Od dzisiaj jestem szczęśliwy posiadaczem TikToka i robimy śniadanie z TikToka oczywiście. To tak tu jest dotąd nacięte. Tu nam się grilluje kiełbaska. Kiełbaska z tym na cebulce. No i co dalej? To będę pokazywał na bieżąco. Sos trzaskowy zrobimy. Mamy jakiś czosnek. Jogurt naturalny. I majonez. I ile jogurtu łyżek, tyle majonezu. No, chyba, że ktoś chce być bardziej fit, to bez majonezu, a albo więcej jogurtu. No. Pieprz, trochę soli, czosnek mieszamy i mamy sos czosnkowy. No i na tak rozciętą tortillę dajemy na przykład serek i na przykład ze 3 kiełbaski. Na tutaj to miejsce damy sobie pomidorka. Tutaj sobie na przykład posmarujemy. Brakuje nam jakiegoś składnika jeszcze. Ale dobra. A tutaj damy sobie tą cebulkę. I serek. Tak, żeby to była bomba kaloryczna. I teraz to będziemy zwijali tak, potem tak, potem tak. I ugrillujemy jeszcze na sam koniec. Wersja dla dziecka, dla córki. Sama wybierała składniki. No i wersja druga wygląda tak. Wersja druga. Wersja trzecia. W wersji pierwszej nie nagrałem efektu końcowego. Za szybko była wydawka jedzenia. Po prostu nie zdążyłem. Trochę sera żółtego. Zwijamy. Jeszcze raz powiem jak, nie? Tak. Tak. I tak. No i do grilla. Gorące. Wydawkę mamy na szybko. O, tam coś leci. To zostawmy, że to nie my. Idziemy wydawać do klienta. A ten jest ze schabowym. O, i taki zestaw. A ten będzie mój. Zwijamy i wkładamy do grilla. A tak wygląda mój. W środku tam coś jest. No dobre, dobre, będzie dobry. Smacznego życzę wszystkim. Jakby ktoś chciał powtórzyć. A, te tortille to były... tortilne. To są jakieś płalacki pszenne, chyba z Biedronki nawet. Z Biedry. Gdzieś to widziałem. Składniki, mąka pszenna. Gdzie to tutaj to jest? Jest jakiś stabilizator. Regulator kwaśności, kwas jabłkowy.
No jest ich trochę tych. Substancje spłuchniające, węglany sodu, środek do przetwarzania. Czego? Mąki, L-cysteina. Nie wiem, czy to zdrowe, czy niezdrowe. O, tu jest. Z Biedronki.